Witam ponownie w Zagrajmy w Silent Hill. Idziemy do hotelu. Nie wiem, co z tym motocyklem mam zrobić, mówiąc szczerze. Ale nieważne, chodźmy do hotelu. Pewnie ktoś mi w komentarzach napisze, że a, jesteś głupi, nie sprawdziłeś czegoś tam. I że jestem lamerem. Whatever. Spadamy stąd, bo tutaj jest bardzo dużo niemilców i goryli. Innych tych potworów, których nie chcę bliżej poznawać. I chodźmy do hotelu. Tam coś zdobyliśmy, magnes, który pewnie nam pomoże wyciągnąć klucz ze szczeliny, ponieważ Harry nie może rozwalić podłogi młotkiem ani siekierą najwyraźniej, ponieważ jest zbyt dobrze wychowany albo coś w tym stylu, nie wiem. Okej, użyjmy tego magnesu. Gdzie jest ten magnes? Magnes. O, tak, doskonale. O, klucz do motocyklu. To dziwne. No dobra, to chodźmy do tego motocyklu. To trochę jest dziwaczne. Kompletnie nie pamiętam, żebym to robił kiedykolwiek wcześniej. No ale cóż. Chyba jak ostatnio grałem, to przeoczyłem w ogóle. Wow. Ale już tam, że jest za mną. Nienawidzę, to jest przeciwnik. Twórcy gry powinni podarować sobie tego przeciwnika. Nie jest straszny, tylko denerwujący. Dobra, co ja tu chciałem? Motocykl. A, tam coś jeszcze jest. O, tu wcześniej nie byłem. Nic ciekawego. A tu? Nic ciekawego, zapiszę grę. A tutaj? Jakaś szafa? Co to jest? Nie wiem. Aha, maszyna do... Okej, nieważne. Tutaj mamy wyjście na zewnątrz chyba. A ja chcę wyjść jeszcze do tego garażu całego, w którym chyba... Zaraz. Dobra, jakim cudem ja się wcześniej dostałem do motocyklu? Tędy? Tak. Wow. Czy mi się wydaje, czy tej krwi wcześniej nie było tutaj? Pewnie mi się wydaje. Okej. I co teraz? Mała szklana ampułka. Nie mam pojęcia. Aha, to jest ten sam płyn, który podnieśliśmy w biurze w szpitalu. To jest Kaufman. Give me that. What is this? That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? Kaufman robi się niemiły. You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Okay, take it easy. Unless you want to die, keep your mind on business. Got it? Jasne, spadaj z tym, Kaufman. Zabrałeś nam buteleczkę, która się mogła nam przydać. Ale na szczęście... Okej, okay. Harry zaczął się znowu martwić na powrót o Cheryl. Świetnie. Coś tam mówiłem, ale zapomniałem co. Przepraszam was za to. Więc nie skończę mojej myśli, która pewnie i tak nie była zbyt mądra. Coś tutaj jest? Jak jeszcze raz przeszukam pokój, ponieważ mam manię taką. Nic tu nie ma chyba. Więc... Zaraz, teraz jeszcze jedna sprawa. Stąd przyszliśmy. Tamte drzwi chyba są zamknięte. Tak jest. Czy coś zdobyliśmy? Pewnie nic. Nic nie zdobyliśmy. Czyli to znaczy, że musimy praktycznie iść do tej Cheryl całej, która jest gdzieś koło jeziora. O ile dobrze pamiętam.
Więc idźmy po nią. Uratujmy ją. Zostańmy bohaterami. I tak dalej, i tak dalej. Gdzie? To było w tą stronę? Tak, teraz powinniśmy iść do... latarni? Zobaczymy. Szukajmy hype drinków po drodze oczywiście. Na razie pierdak mnie napastuje, jakiś pies. Tu nic nie ma. Dziękuję ci, piesku, za to, że się przyczekasz do mnie. Oj, kolejny. Coś po drugiej stronie może być? Nie wiem. Dobra, walić tam. Nie będziemy tam się zapuszczać na razie. O, tutaj nic nie ma. Okej, chyba nas przestało gonić. Cała ta zgraja. Teraz... O, muzyka. Czy jak to nazwać? Coś, co miażdży psychikę każdemu. Na ziemi miażdży. Zdecydowanie bym sobie takiej muzyki nie puścił na scenie. Ale my idziemy ratować Cheryl, więc nie możemy tchórzyć. Trzeba ratować własną córkę, prawda? Na razie coś... Oczywiście ładowanie następuje. I jakiś filmik. What's this? Oh. Alternatywny Silent Hill znowu. O nie, tylko tego mi brakowało dzisiaj. Okej. Okay. Przepraszam. Jest pytanie teraz, co my zrobimy. Ja wiem, co zrobimy. Zapiszemy grę. W tym slocie, na tym. I idziemy dalej. Nie wiem, dlaczego chodzę z siekierą. Wow, widzę, że tutaj mój komputer nie wyrabia kompletnie. Ha, 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 ha. Świetnie. Tutaj coś jest. Nie wiem, czy ja mam tędy wchodzić, pewnie nie. Tu jest jakaś dziura. Nie. I znowu goryle. Czy tam ludzie pełzający na kolanach. O Boże. Tutaj się mogę dostać na dnie. Chcę sprawdzać, bo mnie ten goryl zje. A tak naprawdę to nakryje na czymś. Nie wiem. O jest. Zostaw mnie w spokoju. O, Harry dostał. Harry nieźle się broni w sumie. Teraz zauważyłem. Kolejny. O jest. Nienawidzę ich po prostu. Zaraz. Spadamy stąd. O, goryłku spadaj. Dobra. Gdzie mam iść? Nie wiem, czy w dobrym kierunku idę. Wow. Okej, twórcy gry naprawdę teraz wiele przeciwników na mnie posyłają. Nie jestem w stanie sobie poradzić w żaden sposób, nie muszę uciekać. Tam coś leżało? Nawet jeżeli... O, tego nie, tak nie podniosę. Myślałem, że to są zwłoki jakieś. O, odciep się ode mnie, proszę was. Dobra, gdzie mam iść na jasnych cholery? Nie mam pojęcia. Biegam bez celu chyba. No nie. Chodźmy tutaj na dół. Piesek. Z głową jakąś dziwną. Oczywiście tutaj się nie mogę dostać. Zostaw mnie w spokoju, psie. Dobra, to już koniec tu. Chodź tu. Chodź tu. Ach ty. Ile ma życia? Dobra, spadam od niego, nie chcę się z nim bić. Mam nadzieję, że nie... O Boże, umie schodzić po spodach? Czy to jest złośliwość? Twórców już... I mnie zagryzie. Nie, dobrze. Wracaj. Dobra, myślałem, że Harry umrze. A jak widzicie klatki, to ja mam teraz chyba 9 na sekundę i praktycznie zero życia. Dobra, ten pies chyba po prostu zasłużył sobie na shotguna.
strzelaj, Harry, nie rób się jaj. Dziękuję. Wow, gra zwalnia także. Bo da się grać. Okej, to by było na tyle w tym odcinku. Zagrajmy w Silent Hill. W następnym wejdziemy na jakiś statek najwyraźniej. Nie wiem, co to jest nawet. Nie, to powinna być latarnia. No nieważne, trzymajcie się, ludziska.